M jak Marek, łowca bramek. Tak w ogóle to mój Marek Mostowiak ma już więcej overola niż Kamil Grosicki. O jeden dokładnie. Trochę lol. Zaczynamy od meczu z Górnikiem. Pierwszy mecz na dzisiaj może. Ciekawe ile Marek dzisiaj strzeli bramek, w poprzednim odcinku strzelił? A nie powiem. Musicie zobaczyć, żeby się dowiedzieć. No ale chciałbym się odnieść na początku też do długości filmów, bo dużo osób w komentarzach pisało, że chcielibyście dłuższe odcinki. Tylko że jest jedna ważna kwestia. Jeżeli chcemy, żeby odcinki były codziennie, to nie mam opcji raczej, żeby były dłuższe. Takie dłuższe odcinki mogłyby pojawiać się jedynie co 2 czy co 3 dni nawet. To zależy, jak bardzo długie byście chcieli. Bo normalnie nie jestem w stanie po prostu zrobić... Chwila! Mostowiak! A strzelby! O cholera, było blisko. Normalnie nie jestem w stanie zrobić, żeby codziennie pojawiały się odcinki 20-minutowe. No chyba, żebym ich po prostu nie montował. Ale to wiecie, trzeba nagrać. Mecze trochę trwają. Ja z tych meczy dużo wycinam, no bo wiadomo, że przez większość czasu się nic nie dzieje. A dopiero jak Mostowiak, jak ma piłkę, to... coś się zaczyna dziać dopiero. No i takich meczy na taki 20-minutowy odcinek byłoby naprawdę bardzo dużo. Tylko że nawet nie wiecie, ile czasu ja bym to musiał nagrywać, żeby taki materiał stworzyć. A później jeszcze to trzeba zmontować, więc no niestety, jeżeli odcinki mają pojawiać się codziennie, to jest to praktycznie niemożliwe. Dobrze, teraz jest Mostowiak, będzie zagranie w pole karne, strzelaj! Strzelaj, debilu! Wolę! Ja muszę 19 asyst zrobić, a ty nie strzelasz takich rzeczy. Jeszcze nie mamy nawet różnego. Piękne zagranie, jest Mostowiak i teraz podanie. No i spróbuj uderzyć w gola. Pięknie, Mareczek, Mareczek! No jeszcze nie jest to Ronaldinho, ale spokojnie. Ależ była akcja Górnika. A gra ten Podolski czy nie w końcu? Nie wiem nawet. Kurde, zwiększyłem cel na bramki i na razie nie mamy ani jednej, więc trochę jest przypał. Ale dobra, mamy całą drugą połowę. Jeszcze trzeba dwie bramki strzelić. Albo piłkę stracić też można. Zajebiste podanie. Dobrze, Mostowiak pięknie prze... No Jezus, ale co jest? Przecież ja gałkę w drugą stronę całkiem. No dobra, przesadzam troszeczkę. Wypuść mnie tutaj, pięknie. I leci Mostowiak. Ale no wszystko dałem w tempo i nie mogę go wyprzedzić. Oj, chyba dwóch bramek to tu nie będzie. Dobrze, zagranie do Mostowiaka. Znowu oczywiście na flankę. Będziemy dośrodkowywać, no bo co można innego zrobić? Ta piłka pięknie leciała. Może jeszcze kurzawa jest przed polem karnym. Odegraj mi, bo ty chuja zrobisz. No, tak jak myślałem, że chuja zrobi. I chuja zrobił i koniec meczu. Niedobrze. Zagrałem fatalny mecz. Ojej! Nie pierdziel! Spadłem na ławkę. Nie zrobiłem żadnego celu. Niedobrze. Trener nie chce na mnie patrzeć. Co tu teraz robić? Nie no, powinniśmy wrócić do jedenastki po zrobieniu tych... Tak, tak. Znowu mamy wyjściową jedenastkę po zrobieniu treningu, na szczęście. No dobra, było groźnie. No to trzeba się teraz postarać. Ze Śląskiem Wrocław gramy u siebie i jest szansa na może dobry wynik. Nie wiem, jak Śląsk sobie radzi, ale Mostowiak musi strzelić bramkę, może nawet dwie. Lecimy, Marek Mostowiak, dawaj, ty jesteś gwiazdą. Gwiazdą ekstraklasy, ty nie możesz być na ławce. Pięknie, pięknie, Marek Mostowiak już leci. Może ja powinienem, kurde, zmienić pozycję na skrzydłowego, bo mi tu dobrze wychodzi to wszystko. Aj, w ogóle co kurde, czemu ja muszę 19 asyst zrobić, jak ja jestem napastnikiem, halo. Ja muszę strzelać bramki, no ale dobra, spróbujmy teraz może podać. I strzel to Grosicki albo ktokolwiek. Nie, to nie był Grosicki. Dobrze, Mostowiak odbiera piłkę. Spróbujmy strzel... Chciałem mocno, chciałem pierdolnąć. Oho. No tak się prawie stało, że oni nam pierprznęli tutaj gola. Ale na szczęście nie ma, dobrą ocenę mam w sumie. Teraz jest dobra okazja, świetnie gra Mostowiaka, Mostowiak lewa noga, gol, w końcu, pięknie wyszedł, pięknie strzelił, mamy bramkę Mostowiaka ze Śląskiem Wrocław. Świetna akcja, trzeba przyznać, tutaj pięknie sobie podali chłopaki, ja jeszcze wyszedłem na wolną pozycję, no i mamy gola, ja więcej goli strzelam lewą nogą chyba, więc może ja jestem lewonożny w ogóle. No, ale to jest łatwiejsze strzelać gole niż kurwa robić asysty, kto to wymyślił, ty? Dobrze, Mostowiak zagranie! I jakim cudem oni to blokują? Piękne podanie było. Oho, i tracimy bramkę na 1-1 i chuj. Okej, ciekawy meczyk w sumie. Dobrze, Marek Mostowiak tutaj kręci rywalami. Teraz ma szansę strzelić pięknego gola. Piękna to była tylko jego twarz. Riz, Okio Riz. Dzień dobry, jestem Marek. Chciałbym grać na napastniku. Dobrze, Marek, będziesz grał na napastniku. Twoim celem jest zrobienie 19 asyst. Zapraszam.
O Jezus, już myślałem, że straciliśmy na 2-1. O kurwa, no przestańcie! No jakie dzbany! Nie możemy wyjść z własnej połowy. No podaj mi długo, będziesz tak tą piłkę odbijał! No daj mi tą piłkę, o Jezus! Świetna klepa jest, Mostowiak już w polu karnym, zaraz będzie wyłożenie, może! Jeszcze! Kurde, spalony! Ale pech, to był pech. Ale co tu się wydarzyło? Tutaj prawie samobój strzelony. Chyba, nie wiem kto to uderzał. Nie, to nie mógł być samobój, co ja pierdolę, przecież spalony był. Czyli mój zagrywał. Jest piłka do Marka Mostowiaka, spróbujmy uderzyć ten strzał. Prosto w środek, niestety. O nie, proszę, tylko nie strzel mi gola, nice. 15 minut zostało jeszcze. I to jest świetna akcja, tutaj rozpoczyna się. Biegnie po prawej stronie, ja już trochę nie mam sił, ale weź mi to odegraj jeszcze, dobrze. Zjebałem, kurwa. Ale świetne podanie było niby. Można by było uderzyć, ale ja chyba tutaj wykorzystam obrońcę. Ja pierdolę, jak ty żeś mi to podał? Jest pięknie, Marek Mostowiak może to skończyć! Niestety, tu jeszcze żółta kartka, był jakiś faul, ale matko jedyna, taka okazja uciekła nam sprzed nosa. A nie, rzut rożny, nie ma faulu, aha, no to tylko rożny. O, jeszcze Mostowiak, kurwa, koniec będzie, niestety. 9,7 ocena, takiej jeszcze nie miałem. Najwyższa ocena, jaką miałem kiedykolwiek, ale dziwne, bo strzeliłem tylko jednego gola. No i zwaliłem taką akcję na wygranie meczu, fucken. Mimo to zrobiłem wszystkie zadania, wow. Ej, kurde, to naprawdę bardzo dobry występ mój w takim razie. Mostowiak powołany do reprezentacji Polski, wow. Zostajesz piłkarzem miesiąca, wow, fajnie. Dziękuję fanom, dziękuję moi fani. Przeczytaj książkę o ulubionym piłkarzu, dawać mi książkę o Messi. Związek Piłki Nożnej Polska, powołanie do reprezentacji. Szkocja i Belgia będą mecze. Ciekawe kto jest selekcjonerem. No ale mówiliście, że tutaj bardzo łatwo jest się do reprezentacji dostać. Tak właściwie to ja nawet nic nie zrobiłem, a już jestem w reprezentacji. A jest, faktycznie! Mostowiak nagrodzony Player of the Month. Jezu, gram tak słabo, a normalnie... No może być, no co się będę sprzeciał. Dobra, gramy mecz ostatni przed zgrupowaniem, jest to Korona na Kielce. Nie wiedziałem, że oni mają taki dziwny herb, ale okej. Okay. Myślę, że zagramy sobie ten mecz jako najlepsze akcje w meczu. Ten tryb wcale nie jest taki zły. Zobaczymy, jak wyjdzie tym razem. 4. minuta, mamy indywidualny rajd, okej. Okay. A, dostaję piłkę sam na sam. Może, muszę dostrzelić. Marek Mostowiak, może pod cinką? O, żeż kurwa. Kontra. Od razu kontrę mamy. Kurde, no ta kontra trochę spowoliła, bo już wszyscy wrócili na swoją połowę. Mi się wydaje, że nic z tego nie będzie, ale może uda się to jakoś rozegrać. A, no i straciliśmy. Znowu indywidualny rajd, znowu sam na sam. A ja mam zadanie, żeby zrobić podcinkę. Leć, Mostowiak, leć. Leć, ile masz sił w nogach. Dobrze, Mostowiak i strzał! No niestety, cały czas 0-0, szansa na dośrodkowanie, okej, będę miał dośrodkowanie. Ej, to nie jest takie złe wcale. No, oczywiście zjebałem, ale na szczęście nie straciliśmy piłki, okej. To jeszcze może coś z tego będzie. A nie. O, rzut wolny nawet dostałem. No dobra, będziemy starać się dośrodkowywać, ale ja totalnie nie potrafię tych rzutów wolnych. Spójrzmy, Mostowiak, trochę mocne to zagranie, wybijają piłkę, może jeszcze tu wysoki jest ktoś. Nie. No niestety. Cały czas 0-0 i znowu indywidualny rajd. O kurde, obrońca przede mną stoi. Nie straciłem piłki, ale taki indywidualny rajd to nie był troszeczkę, można powiedzieć. Koniec. A, i przegraliśmy. O jen. No cóż. Wyszło jak wyszło, nie? Niestety przegraliśmy mecz w Ekstraklasie, nie jest najlepiej. No i mamy przerwę reprezentacyjną, mecz towarzyski! Czy ja będę grał od razu w tym meczu? Nie wiem, ale najpierw zróbmy sobie trening. A, fakty, ej, jest Michał Probierz trenerem, okej. Okay. Ale na razie mamy ławkę rezerwowych, muszę mu zaimponować jakoś. Imponujemy na trening oczywiście, to ja mam zrobione na B cały czas, ale nie chce mi się tego poprawiać. Wchodzę na ostatnie 13 minut za Milika, ale nie wiem, czy chce mi się to grać. Polska wygrywa 2-0. Dobra, wiecie co, te 13 minut zagrajmy sobie debiut w reprezentacji Polski, trzeba zagrać. Zobaczmy, jak poradzi sobie Marek Mostowiak. Oj, pięknie, zobacz, już pierwsza akcja Mostowiaka, oczywiście na skrzydle, bo gdzie by inaczej. I nie wiem, co tu więcej zrobić, stracić piłkę na przykład. No ale nie dziwię się, że tak szybko dostałem powołanie, przecież Michał Probierz jest fanem Ekstraklasy i powołuje na przykład takiego PD. To co, Mostowiaka by nie powołał?
Oj, jak Szkocja nam strzeli bramkę po tym moim wejściu, to nie wiem, czy trener będzie do mnie przekonany. Laga na Mostowiaka! Od Szczęsnego poszła właśnie. Nowa taktyka reprezentacji. Ja pierdolę. Koniec meczu. Polska wygrywa 2-0, ale to nie był najlepszy debiut Mostowiaka. Był tragiczny, totalnie. Ale dobra, dopiero się rozwijam, okej? O mój Boże, to był tragiczny występ. No i znowu mamy mecz z Belgią. Znowu 12 minut dostaje, ale nie interesuje mnie to. Przechodzimy do wyniku. Polska wygrywa ogólnie 1-0 i skończyło się 2-1. Milik jeszcze bramę dołożył. Polska jest taka silna, że szok. Dobra, trenerze, probierz, kurwa. Ja się skupiam na lidze, a ty mnie tu powołujesz od razu. Teraz gramy z Rakowem Częstochowa. Będzie to ostatni meczyk na dzisiaj. To jest bardzo ważny mecz. Raków ma 21 punktów, tyle samo możemy mieć, kiedy my z Rakowem wygramy. Co? A czemu ja jestem na ławce rezerwowych? Kurwa. No ale dobra, jest 0-0, dostaję 30 minut jeszcze, więc wchodzę na boisko i mam nadzieję, że pozamiatam, bo... A to ja nie wiedziałem, to co? Moja forma w reprezentacji wpływa na formę w klubie? Ja pierdzielę. Czego ja się dowiaduję? No to trzeba zrobić teraz dobry występ. To jak? A mam na to tylko pół godziny, niestety. Wow, no to byłoby zajebiście. Dobry występ, jakby to trafił. Dobrze jest Mostowiak. Zagraj mi tu jeszcze raz i... Ale przesuń się! Po co ty mi przeszkadzasz? Nie, no ale było blisko! Fuck. Dobra akcja to była. Dobrze, jest Mostowiak. A może jakieś triksy z Ameriksy? Nie, lepiej to już... Po prostu podać piłkę! Aj, prawie mi się udało to przejąć. O kurwa! Ja pierdzielę, nie! Mostowiak! Coś ty odjebał. Byłem tak blisko swojej bramki, jeszcze straciliśmy przez siebie bramkę, bo straciłem piłkę. O mój Boże! Po co ja tam pod tą bramkę podszedłem, to nie wiem. Graj mnie tu! Dobrze? Jest Mostowiak! Ma piłkę Mostowiak! I gol! Jest! Odkupienie! Mamy na szczęście odpowiedź Marka Mostowiaka. Ależ pięknie mi tutaj dograł górą. I dobrze się poprzepychał Marek Mostowiak. Ja tej piłki w pewnym momencie nawet nie widziałem. Ale na szczęście ona wpadła do bramki, więc mamy 1-1, jeszcze 10 minut ponad, żeby wygrać ten mecz. No ale niestety i tak tracimy na 2-1. Zwoliński, serio? Taką ciekawostkę, wiecie, że Zwoliński gra w Call of Duty Warzone? Jeszcze jest Marek Mostowiak, piękny strzał, tylko akurat po tej stronie stał bramkarz. Ciężko było to wcisnąć. Koniec, no dużo punktów to my żeśmy dzisiaj nie zgarnęli. Ejeju. Ale ja bym tutaj jako trener Marka Mostowiaka bardzo pochwalił. Oj, widzę, że to się właśnie stało, bo mam wszystkie zadania zrobione. Marek pracował dla dwóch drużyn, czaicie? To jest taki walczak właśnie. Jutro zagramy z Ruchem Chorzów, chociaż widzę, że ja ten mecz w ogóle zacznę na ławce rezerwowych, bo mimo, że niby dobry mecz zagrałem, to i tak jestem w dupie. Możecie dawać znać oczywiście też, do jakiego klubu chcielibyście Marka Mostowiaka. Nie mówię, że będziemy odchodzić do innych klubów co każde okienko transferowe, ale na przykład w letnim okienku transferowym moglibyśmy zmienić już klub dla Marka Mostowiaka, a tymczasem jeszcze porażka w derbach. Złożę fanom obietnicę, że następny mecz też przejebiemy. O, zrobiłem wyjściową jedenastkę, jednak zagramy z Ruchem Chorzów. Dobra, co my tu mamy? Halloween na siłowni, cena, o, dużo. Dobra, ja to zrobię tak za tysiaka, skromnie, bo mnie nie stać, nie? Mało mi płacą w tej pogoni trochę. No i to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli odcinek ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zostaw łapkę w górę, bo Pogoń Szczecin jest na 8 miejscu i nie wygląda to najlepiej, ale spokojnie, Marek Mostowiak jeszcze powróci silniejszy.